Witam serdecznie po tak długiej przerwie. No jak widzicie, siłownia została zamieniona w warsztat ślusarski. No tak jak widzicie, no tak to się prezentuje warsztat. Siłowni już nie ma, trochę sprzętu wyprzedałem. Skończył się epizod kuźni wieloletni. No ale no, trzeba się rozwijać. Robię różnego rodzaju rączki do wrestlingu. Też wyciągi robiłem właśnie do stołów. No, znaczy robiłem, robię cały czas. Z regulacją, w sensie, że można sobie zmienić rolki z linką, z ciężarem, można zmienić na uchwyt, na gumę. Teraz w ogóle byłem ostatnio w klubie u szanownych panów w Piasecznie i klub Arfan w Piasecznie dał mi zlecenie na budowę mechanicznej ręki. Już wam pokazuję, co pod listą ręką. Jak wiadomo, ręka działa mechanicznie jak każda inna. Chodzi po prostu, żeby podnosić ciężar jedną ręką. Tylko tutaj na rączce jest luz, tego luzu tutaj nie może być, no tu musi być zrobione perfekcyjnie, tak jak o, tam sobie na dole łańcuch przeskakuje lewa, prawa, zależy od tego jaką ręką się siłuje, on sobie tam gładko przeskakuje, ale nie może być tego luzu. Po prostu przebuduję to całkiem modecne, tutaj te uchwyt z rokami zrobię nowy na zasadzie góra-dół. Stare wyrzucam, teraz zrobię sobie po dwie dziurki na dole, dwie dziurki na górze, pomiędzy przetnę, będę miał dosuwanie lewo-prawo, żeby sobie to idealnie dostosować, plus to, że jak będzie jedna wyżej, druga niżej, to będą one mogły na siebie nachodzić i przez tą dodatkową regulację napnę idealnie łańcuch, tak żeby po prostu było perfekcyjnie, żeby nie było zero luzu i żeby to było tak zrobione, że jak Karol dotknie, to powie, ło, zajebiście, no to to wyrzucam, robię kolejne. Proszę bardzo, jak ładnie się kręci jedna na drugą. Zaraz to zamontuję, tylko jeszcze z tej mechanicznej ręki muszę usunąć totalnie pozostałości z tamtego mocowania. No i proszę, o, luzu nie ma. Pyk. Czuć, że jest dobrze. Konstrukcja ręki już jest gotowa, jeszcze tylko ją pomalować, wytapicerować. A ja jeszcze robię takie rzeczy jak, no różne takie zlecenia tu po znajomych, jak już mam warsztat. Robię teraz bujawkę dla pani Grażyny, bo tutaj siedzenie było z samego materiału i się porwało. Więc ja wymyśliłem, że dam takie kółeczka na miejsce na nakrętek, tak jak było w konstrukcji. Plus po środku jeszcze dowiercę sobie, żeby wzmocnienie zrobić. I przez te wszystkie oczka łańcuch jeszcze. Zrobione. Ostatnie dociśnięte. Bujawka skończona. Łańcuch napięty na jakieś poduszki pójdą, wiadomo. I zaraz wam jeszcze pokażę, co dalej. Pani Grażyna jest bardzo zadowolona z bujawki. Niesamowicie się ucieszyła. A ja teraz maluję właśnie tą rękę do chłopaków z Piaseczna. Takie rzeczy jak malowanie i tapicerowanie też robię sam. Zobaczyłem, jakie są ceny w ogóle tapicerowania. To stwierdziłem, że pierdzielę i sam się nauczę tapicerować. I tak samo sam maluję, by oddawanie do piaskowania i malowania proszkowo też wytwarza niepotrzebne koszty. A ja sobie ładnie, równiutko wałeczkiem pomaluję i też jest wtedy bardzo dobrze. Przy okazji jeszcze robię uchwyty na ciężar, dwie takie rureczki biorę, pokażę wam jak to będzie wytrzymałe. Kawałek takiej blaszki muszę przeciąć na pół. Na obu zaznaczam środek. Teraz w obu tych płytkach, tak jak zaznaczyłem, muszę nawiercić dziurę 6,5 mm. W dziurę wkładam nakrętkę z uchem, porządnie zakręcam nakrętką, porządnie, to musi się trzymać, nie może być tak, że to się urwie,
O, pyk, jedno. Dodatkowo, żeby to się jeszcze lepiej trzymało, żeby mieć 100% pewności, że to będzie niezniszczalne, to całość jeszcze od spodu zaspawam. Teraz ten zespawany i skręcony element spawuję w rurkę. Teraz całość trzeba ładnie zeszlifować. Teraz gotową rurkę z oczkiem wystarczy, że dospawam do płytki, która będzie trzymała ciężar. Teraz już zostało całość tylko zeszlifować wzdłuż, żeby nadać taką ładną, błyszczącą strukturę tutaj, gdzie będzie ciężarsowany. No nie maluję tego, bo to i tak ten ciężar by to zeskrabał, więc to będzie takie ładne, srebrne, błyszczące. Proszę bardzo, jaka piękna struktura błyszcząca. Teraz już zostało tylko to wszystko pomalować. O, jedno ładnie pomalowane do rączki. Ciężar do tych, rączka obrotowa 60 mm, żeby ciężar z ziemi tapać na mocne paluchy. A drugi uchwyt, który od razu zrobiłem, jest do wyciągu na ciężar. Już wam pokazuję, jaki wyciąg wymyśliłem. Zakładamy wyciąg z boku, z przodu, gdzie tam dusza zapragnie. Zakręcam, dociskam, montuję wyciąg. Rolki z linką, zostawiamy, tyk z boku, ciężar. I proszę, jak sobie można elegancko ćwiczyć. Zdejmuję rolki z linką, zakładam rolkę transportową na łożyskach. Na dole dokładam uchwyt, na uchwyt zakładam gumę. I mamy uchwyt do treningu na gumie. Rączkę i wyciąg wysłane, chłopaki z mechanicznej ręki zadowoleni, od razu Karol zrobił test. Jak się podobało, wiesz co robić. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym materiale.